Cześć, mam na imię Krzysiek, mam 40 lat, jestem skinheadem, ale nie jestem faszystą ani rasistą, bo klimat sharp skins nie ma nic wspólnego ze swastyką ani z rasizmem. Bo sharpy, pierwsi skinheadzi wychowali się w Anglii. To wszystko, no idziemy. To wszystko zaczęło się na zagajnik. Już, idziemy. No i spieszy. To wszystko zaczęło się od Rudeboy. Całkiem wychowało się na Jamajce od czarnych murzynów, a później na białych. No i to jest tak, to ja powiem całą historię, bo to jest ważne. Ja jestem na tym osiedlu ostatnim jedynym skinheadem, mam 40 lat i tak, interesuje mnie tak. Muzyka ska, oj, punk rock, no i oprócz tego, piłka nożna, futbol, lubię piłkę nożną, taniec pogo. Oczywiście tak. A chciałem dodać do tego, że są czarni skinheadzi murzyni, bo to oni wymyślili cały ten klimat skinowski i wszystko powstało od Rudeboy z Jamajki. To się wszystko wychowało na Jamajce i w Londynie. No i tak. Więc opowiadam. Zaraz filmowy pijaka, nie? Tak? No dobrze, skończyliśmy? Żeby był wesoły. To co, tyle? Nie. Nie, no nie po co, myślisz na nowo. Dobra, już koniec nagrania. A postawa prawdziwego skinheada, który szanuje się, koszulka Fred Perry z taką gałązką, buty doktora Martensa, koniecznie na dabinkę sterowane, białe serdeczki lub kolorowe. Muzyka ska, ten klimat jest zajebisty, wszystkim polecam. I w ogóle subkulturę, poglądy, nie ma nic wspólnego z rasizmem, z faszyzmem, nacjonalizmem. Idziemy na zagranie. Zdrowa! Już. Teraz się skończyło? Nie, jest. Poczekaj, to jest muzyczka. To ci w montażu wklej, Krzychu. A muzyczkę do tego zrobić. Ja chcę teraz zademonstrować swoją prywatną muzykę. Jaki ja słucham, żeby inni wiedzieli, co to jest za klimat, co to jest w ogóle, bo się nie znają na tym muzyce. Kurde, weź bądź muzyczkę. Antiholokaust. Szukaj antiholokausta. Ja nie umiem tego obsługiwać. Zrób pauzę. Dobra. To jest muzyka ska. To jest muzyka, o tej muzyce co właśnie mówiłem. No to chłopak chyba z kamerą wie, napisał, żeby wszystko było widać. I wie, tak, że było porozumienie, bo wyzwanie. United Punk and Skins, to jest hasło takie stare, że połączenie punków i skinheadów. Że punk i skinheadzi żyli w zgodzie. Nie bez tolerancji, że zaważa tolerancja, żeby powstał pokój na cały świat. No i tak, no jak to się nie, z prostego powietrza, no prawidłowo, no. Czyli przeciwko zgodzie musi te noski. No dalej, no nic, ta ściana ma być jaką mówią. Jak to widać, no. Ja tu czasem, z tym trochę tak się pewnie, ale ojciec gamer, hardcore, no tam, jeszcze widać, nie? Jak to nie jest tam, to jest transparenty, to jest nasze osiedle, no, centrum, Grajewo, no, City, no, może brakuje na Podlasiu, no, tak,
takie określenie, że nie ma tego się, nie każdy potrafi to zrozumieć. Jest na świecie nietolerancja między subkulturami. Są punkowcy, są skinheadzi, są metalowcy, są różne klimaty, a ty się skały mogą. No i tak to jest. Nie każdy może się połapać, o co chodzi w tych subkulturach właśnie, bo ja jakiś byłem punkowcem w latach 90. 2000, początku ja dzisiaj byłem punkowcem, a potem zacząłem troszkę hip-hop posłuchać, no i tak i wpadłem pomysł, żeby zostać skinheadem. Szarpowcą, raz szar. I troszkę klimaty, oj, reggae, ska, no, no, troszkę z tego punk rocka, no. Buty ciężkie, buty, kurde, no jak widać. Nagawki podwinięte, no, białe sznureweczki, fang Anglii. Jakieś autografy na bogatku, że mają pepery, o, bliwe jakieś, nosek połamany. No i jakoś tak jest, no, pokój świata, no. Chcę, żebyś zafalował na cały świat pokój. I to wszystko, no, i koniec, należy. A ta jest druga. Kakamelis, jest kakamelis.